My tymczasem chcielibyśmy Wam pokazać, co się dzieje z projektem Citroena C15D, który ma zostać... Teraz to już będzie TD. C15 TD. Teraz to już będzie prawdziwe TD. A jak się wkurzymy, to jeszcze będzie i, bo mam interkuler w garażu. Więc albo będzie TD, albo będzie TDI, chociaż chyba zostawimy TD, bo jak on ma latać w offroadzie, to interkuler tutaj bardzo zwiększa możliwość poważnej awarii. Wczoraj odebrałem od zaprzyjaźnionego tokarza, mistrza w swoim fachu, od pana, który naprawdę zjadł zęby na tokarce i nic go nie jest w stanie zaskoczyć, takie dystanse. Takie dwa dystanse wytoczył mi, w środku puste, od dołu pełne. Zaraz usunę z amortyzatora te elementy, które mają go ustawić we właściwej pozycji w zwrotnicy. Oczywiście naznaczę sobie, jak to idzie, żeby później ten amortyzator siadł tak, jak siedział fabrycznie. Nałożę to na to, obspawam i będziemy mieli przedłużony amortyzator o 6 cm, co pozwoli zmieścić mi tutaj pod tą obudową koło, bo koło jest cholernie wielkie. Wymieniamy wszystko na nowe. No miodowo, stary. To musi działać. Patrzcie na to, to już wchodzi pasownie, gdzie ta śruba ściągająca jest luźna. Więc ja już wiem, że to będzie szok i niedowierzanie. Bo mamy przykręcone tutaj turbo. Już jest wsadzone, więc to już nie jest silnik D, tylko robi nam się powoli TD. TD. Zaślepione wyjście tutaj z kolektora, które nam do niczego się nie przysłuży. No wygląda to bardzo fajnie. A tutaj mamy środeczek. Spójrzcie na tą przekładnię kierowniczą, jakie maleństwo, ja pierniczę. Tu były jakieś luzy na wybieraku od biegów, po prostu koszmarne. Więc będzie okazja to wszystko zlikwidować. Dobra, przez ten kolektor wydechowy nie zamontujemy kolektora ssącego. Czemu nam zdech? Nie wiem, jeszcze jedna próba, może paliwo. Jest. Cewkę trzeba otworzyć. Założony, uwaga. No.